Jeżeli samą sobą, samym sobą będziesz w harmonii, to znajdziesz tą właściwą osobę, która będzie na takim samym poziomie jak ty i stworzycie razem najpiękniejszy związek, jaki jest możliwy. Witam cię bardzo serdecznie, Maria Bukardi z tej strony. Dzień dobry, dzień dobry. Namaste. Temat miłości. Druga połowa. Piękny związek. Może związek przez długie lata. A potem temat zdrady, osoby trzeciej, odejścia i znów próba odzyskania miłości. Temat miłości porusza chyba nas najbardziej. Jesteśmy tak głodni takiej prawdziwej miłości, a w rzeczywistości ulegamy iluzji. Patrzymy na media społecznościowe, wierzymy w to wszystko, co ktoś tam prezentuje. Szukamy drogi w niewłaściwym kierunku. Jeżeli szukasz twojej drugiej połowy, jeżeli jesteś w związku i pojawiają się kryzysy, to trzeba sobie zadać jedno ważne pytanie. Czy naprawdę kochasz siebie? Bo jeżeli naprawdę kochasz siebie, jeżeli szanujesz siebie, to będziesz również w stanie pokochać i szanować tą inną osobę. Jeżeli jesteś w stanie sobie samemu wybaczyć różne potknięcia, to będziesz w stanie wybaczyć potknięcia tej drugiej osobie. Czyli temat miłości zawsze zaczynamy od nas samych. Jak ja, Maria Bukardi, mogę ci pomóc w sprawach miłości? Mamy wiele, wiele rozwiązań. Przede wszystkim zalecam ci rozpocząć całą podróż w temacie miłości od ceremonii ze mną na mojej stronie bukardimaria.com. W zakładce ceremonie masz ponad 219 godzin wykładów, każdy na inny temat. I tam są również wykłady, które dotyczą szacunku do siebie, zmiany, przemiany, miłości do samego siebie, do samej siebie, jak wpływać na swoje życie, jak kształtować, jak materializować, jak przyciągać odpowiednie rzeczy. 219 wykładów w uroczystej formie, które nazwałam kluczami do szczęścia. Bo jeżeli zastosujesz wskazówki z tych wykładów, to wszystko w twoim życiu będzie tak, jak być powinno. To jest przepiękna, indywidualna droga rozwoju, miłości do samej siebie, do samego siebie, szacunku do siebie, szacunku do świata, do innych istot. I jeżeli samą sobą, samym sobą będziesz w harmonii, to znajdziesz tą właściwą osobę, która będzie na takim samym poziomie jak ty i stworzycie razem najpiękniejszy związek, jaki jest możliwy. To jest dla osób, które lubią się rozwijać, które lubią wyzwania, które lubią czegoś samodzielnie dokonać. Ale mamy również inne rozwiązania. Jeżeli nie masz czasu, nie masz ochoty, zupełnie nie wiesz, od czego zacząć, to stoję do twojej dyspozycji. Mamy kolejną drogę. Dwa moje e-booki. Jeden – Magia Miłości. I drugi, rytuały miłosne. Tam masz dokładnie wszystkie wskazówki, jak znaleźć miłość, jak wprowadzić miłość do twojego związku i jak odzyskać twoją ukochaną osobę. Wszystkie zapisane tam wskazówki są sprawdzone i możesz na nich polegać. To jest również coś, co możesz robić samodzielnie, kiedy tylko masz ochotę, kiedy masz czas. Można to oczywiście połączyć z moją pomocą. W mojej ofercie znajdziesz wszystkie rytuały miłosne, zaczynając od znalezienia swojej drugiej połowy, miłości do samej siebie, do samego siebie, motywacji, akceptacji, jak zauroczyć sobą w tym pozytywnym znaczeniu inną osobę, ale również jak usunąć ze związku osobę trzecią, jeżeli ona tam nie jest na miejscu, nie jest przeznaczona i oczywiście jak odzyskać twoją ukochaną osobę. Na mojej stronie mariabukardi.pl masz rytuały w nagłej potrzebie,
rytuały świec intencyjnych i oczywiście skomplikowane rytuały miłosne w zakładce rytuały. To można przepięknie zastosować w różnych etapach Twojego życia. Czy w momencie, gdy szukasz miłości, taki rytuał będzie idealny, żeby przyciągnąć tą odpowiednią osobę. Jeżeli już masz kogoś na oku, to taki rytuał będzie idealny, żeby tą osobę zauroczyć sobą. Uwaga! Nie negatywnie przy pomocy czarnej magii kogoś spętać, bo my mamy tutaj na ziemi pewne prawa, również prawa karmy. Jeżeli robisz coś przeciwko komuś, to wszystko wróci do ciebie i na pewno nie będziesz szczęśliwa, nie będziesz szczęśliwy. Jeszcze raz ostrzegam przed wszystkimi osobami, które ci oferują usługi spętania, czarnego wesela lub inne takie, które zmuszają kogoś do miłości. W mojej ofercie znajdziesz tylko takie, które pomogą ci kogoś sobą zauroczyć, jeżeli ta osoba jest ci przeznaczona, a nie, że twoje widzimisię jest inne niż wola wszechświata. Znajdziesz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, gdy są kryzysy w związku, gdy pojawiają się osoby trzecie jako na zasadzie z braku laku dobry kit, wtedy można związek ratować i w momencie, gdy już utraciłaś czy utraciłeś ukochaną osobę i chcesz ją odzyskać, bo może ktoś rzucił na was jakiś negatywny urok, może ktoś wysłał wam negatywną energię i ten związek oparty na miłości rozpadł się pod obcym negatywnym wpływem. To wszystko znajdziesz na mojej stronie mariabucardi.com. I na sam koniec moje ogromne ostrzeżenie. Masz tyle różnych treści na mediach społecznościowych, gdzie ktoś sprzedaje ci swoją wiedzę, jak to znalazł miłość, czy znalazła miłość, jak to cudownie wszystko wygląda, a w rzeczywistości są to kłamstwa, bzdury wyssane z palca. Proszę, zanim będziesz oglądać takie treści, sprawdź w głębi twojego serca, czy to może być iluzja. Gdy oglądasz coś, słuchasz kogoś, popatrz głębiej. Przestań słuchać pięknych słówek, że ktoś ci opowiada nie wiadomo co. Słuchaj poprzez twoje serce. Czy to, co ta osoba prezentuje, czy ja tego naprawdę chcę? Przykładowo. Ktoś sprzedaje kursy na temat miłości albo jak znaleźć swoją drugą połowę, a w rzeczywistości jest w związku zależności. Kobieta, która poprzez swoje pieniądze przyciągnęła do siebie jakiegoś mężczyznę niezaradnego życiowo, który korzysta z jej pieniędzy, a w zamian za to obsypuje ją różami, prawi jej piękne słówka, a ona sprzedaje to jako prawdziwą miłość. To nie jest prawdziwa miłość. To jest związek zależności. Ja zadam tej osobie tylko jedno pytanie. Co by było, gdybyś przestała płacić za wynajem luksusowych samochodów, przestała płacić za wynajem luksusowych apartamentów, przestała płacić za kolacje w różnych restauracjach. Czy ten twój ukochany nadal by z tobą był? Czy jest to taka prawdziwa miłość? Czasami mnie to przeraża, gdy widzę, że takie osoby prezentują takie treści oparte na kłamstwie i iluzji, a inne cudowne osoby im wierzą. Wierzą im i chcą czegoś takiego. Czy ty, jako młoda, śliczna dziewczyna, księżniczka, czy ty chcesz mieć takiego księcia, który cię kocha tylko wtedy, gdy za to płacisz? Który idzie z tobą do łóżka tylko dlatego, że za to płacisz? A gdy będziesz chora, a gdy nie będziesz miała takich dochodów, to się odwróci, popatrzy na ciebie, wzruszy ramionami i pójdzie do innej? I odwrotnie, czy ty jako mężczyzna wartościowy, który coś może już osiągnął w życiu, a może jest w
tej drodze do samorealizacji? Czy ty chcesz taką kobietę, która jest z tobą, dlatego że płacisz, dlatego że kupujesz luksusowe torebki, że kupujesz luksusową biżuterię? Czy ty chcesz mieć taką kobietę, która jest z tobą tylko ze względu na twoje finanse? Na pewno nie. I która cię opuści w momencie, gdy nie kupisz jej nowej torebki Chanel, która cię wyśmieje i pójdzie do innego, pójdzie z innym do łóżka, bo on więcej zapłacił? To nie jest prawdziwa miłość. Jeżeli ktoś wam sprzedaje takie kursy, jak znaleźć prawdziwą miłość, a sam jest w takim związku, to naprawdę, no to jest żałosne po prostu. Prawdziwa miłość to miłość z serca. Ta miłość nie jest zależna od wysokości wartości na koncie, od ilości w portfelu, od tego, czy zaprosisz kogoś do tej czy innej restauracji. Prawdziwa miłość to tak jak w bajkach. Miłość, gdzie od razu jest chemia. Ty spotykasz tą drugą osobę, czy online, czy na żywo i od razu czujesz tą chemię. I nie interesuje cię, czy ta osoba jest majętna, czy niemajętna, bo czujesz się z nią dobrze. Prawdziwa miłość potrafi przenosić góry. Prawdziwa miłość uskrzydla. Jeżeli ty kogoś naprawdę kochasz i ta osoba kocha ciebie, to oboje wzrastacie. To jest miłość bezwarunkowa. Dlatego są takie piękne sformułowania w momencie, gdy zawiera się tam jakiś związek. Ja osobiście jestem przeciwniczką związków, bo uważam, że miłość to dziecko wolności, a nie jakieś tam umowy podpisywane w kościele czy w urzędzie stanu cywilnego. Ale jest takie piękne powiedzenie, że biorę cię za mojego męża albo za moją żonę i będę z tobą zawsze i w tych pięknych momentach i w tych trudnych momentach. To jest prawdziwa miłość. Będę z tobą zawsze, nawet jak ci jest trudno, gdy jesteś chora, chory, to będę cię wspierać. A nie, jestem tylko z tobą, jak mi zapłacisz wynajem Ferrari, albo jestem tylko z tobą, jak mi kupisz torebkę Chanel. No żałosne, żałosne. Proszę, nie wierz takim osobom, które ci sprzedają kursy, które ci sprzedają jakąś wiedzę, żeby wchodzić w takie związki. Takie związki nie dają radości. Związki oparte na zależności, związki oparte na takim, o, będę cię kochać, jeżeli będziesz się tak zachowywał albo zachowywała. Będę cię szanował, gdy będziesz się tak zachowywała albo będziesz odpowiednio płaciła. To są związki niewarte nawet sekundy twojej uwagi. Takie związki doprowadzą cię do spadku. Odczujesz spadek twojej własnej wartości, nieszczęście, niespełnienie, żałość i frustrację. Pamiętaj, prawdziwa miłość istnieje. Prawdziwa miłość to czasami kompromis. Czasami trzeba pozwolić tej drugiej stronie być sobą. Nie zmieniać tej drugiej osoby, nie wymagać ciągle czegoś. Bądź dobra dla siebie, bądź dobry dla siebie. Kochaj siebie i taką samą miłością obdarzysz kiedyś kogoś i zobaczysz, że jak będziesz słuchać twojego serca, a nie portfela, a nie takich, za przeproszeniem, panienek na Instagramie, które ci sprzedają kursy na temat tego, jak sobie znaleźć utrzymanka, albo mężczyzn, którzy ci sprzedają kursy, jak sobie znaleźć utrzymankę. To nie jest prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość to miłość, która opiera się na tym, co w sercu. Prawdziwa miłość wybacza. Prawdziwa miłość jest pełna zrozumienia. I prawdziwa miłość nie stawia warunków. Prawdziwa miłość to dziecko wolności. I taka miłość istnieje. Wierz więc w prawdziwą miłość. Miej tą prawdziwą miłość do samej siebie, do samego siebie. I miej tą prawdziwą miłość do osoby, z którą czujesz chemię. Przestań od niej ciągle czegoś wymagać. Przestań ją terroryzować. Bądź dobra dla siebie, bądź dobry dla siebie. I bądź
dobra, bądź dobry dla świata i dla tej osoby, która jest dla Ciebie naprawdę ważna. Nikt nie jest idealny. Nie ma idealnych partnerów i nie ma idealnych partnerek. Każdy z nas ma jakieś słabości. Każdy z nas ma jakieś momenty, gdzie jest nam smutno, gdzie się zaszywamy gdzieś w czterech ścianach, gdzie po prostu jesteśmy inni niż na Instagramie czy na TikToku. Każdy z nas ma swoje mocne i słabe strony. Dlatego, gdy idziesz drogą miłości, to pamiętaj o tym, że Twój książę, księżniczka też ma swoje słabe strony i też ma swoje mocne strony. Wspieraj te mocne, pomóż przepracować te słabe. I to jest prawdziwa miłość. Miłość bezwarunkowa, miłość, która przetrwa wszystkie momenty. Wierz w miłość i działaj. Jeżeli kogoś naprawdę kochasz, jeżeli ktoś kocha Ciebie, to jest najpiękniejsze, co możemy tutaj przeżyć na ziemi. Najpiękniejsze. Nie ma czegoś, co by miało większą wartość. Wszystkie torebki Chanel można wyrzucić na śmietnik. Wszystkie Ferrari można wyrzucić na śmietnik. Jeżeli nie masz prawdziwej miłości, to nie masz tego, co najpiękniejsze. A jeżeli masz prawdziwą miłość, to wszystko inne nie ma wartości. Życzę Ci z głębi mojego serca, żeby poznać tą idealną osobę dla Ciebie. Jeżeli już znasz tą osobę, jeżeli macie kryzys w związku, aby to pokonać, aby się bardziej otworzyć, mieć większą taką wyrozumiałość dla tej drugiej strony i razem stworzyć coś pięknego. A ja jestem tutaj po to, aby pomagać wszystkim tym z Was, którzy szukają prawdziwej miłości, nie miłości utrzymanki albo utrzymanka, ale prawdziwej miłości i pomóc wszystkim z Was, którzy już tą miłość odnaleźli, ale coś, jakieś bariery, jakieś przeszkody próbują Was zatrzymać i tą miłość zablokować. Nie bój się. Pisz do mnie z każdym problemem, jaki masz. Tutaj nie ma się czego wstydzić. Pomogę na pewno. Na pewno znajdziemy odpowiednie rozwiązanie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. I pamiętaj, ceremonie Klucze do Szczęścia jako klucz do szczęśliwego życia. Moje książki, moje e-booki, wszystko stoi do Twojej dyspozycji. I moja energia, mój czas również są do Twojej dyspozycji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukerti.